SUVy zawojowały świat. Każdy chce mieć samochód tego typu w swoim garażu. Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia i klienci grupy Zdunek poza funkcjonalnością, dużym prześwitem i przestrzenią pragną również sportowego charakteru swoich samochodów. Co odpowiada na takie potrzeby? SUV Coupé. To tylko brzmi jak oksymoron. Po wprowadzeniu do oferty BMW modelu X6 ten rodzaj nadwozia zyskał ogromną popularność wśród marek premium. Niedługo potem do X6 dołączył mniejszy bliźniak, X4. Teraz doczekaliśmy się SUV-a coupé od producenta bardziej przystępnego cenowo. Renault Arkana jest najnowszą propozycją w tym segmencie. Dynamiczna linia nadwozia robi niesamowite wrażenie, aż trudno uwierzyć, że stoimy przy Renault. Zwłaszcza w wersji RS Line z lakierem zarezerwowanym dla tego wyposażenia. Trudno mi jednoznacznie stwierdzić, gdzie w gamie Renault umiejscowić Arkanę. Z jednej strony jest to samochód dłuższy od Kadżara, natomiast płytę podwoziową dzieli z Clio i Capturem. Sportowe coupé z jednej strony daje nam dużo korzyści, ponieważ bardzo modna sylwetka, stosunkowo obniżona, zapewnia też niższy środek ciężkości. Natomiast pytanie, czy osoba o moim wzroście zmieści się na tylnej kanapie. Chyba się zmieszczę. Wsiadając musiałem delikatnie schylić głowę, natomiast po zajęciu miejsca na tylnej kanapie mam delikatną przestrzeń nad głową, wygodny zagłówek i wystarczająco miejsca na nogi. Do tego praktyczny podłokietnik z uchwytami na kubki. Spokojnie mógłbym jechać na tym miejscu w trasę. Ciekawa sprawa na temat silników. Wszystkie dostępne jednostki to silniki benzynowe, ale zawsze wspomagane w pewnym stopniu przez napęd elektryczny. Jeżeli nie jest to typowa dla marki Renault hybryda E-Tech, tu akurat 145-konna, to benzyna 140 i 160 koni wyposażona jest w system miękkiej hybrydy, który sprawia, że ruszanie z miejsca jest bardzo dynamiczne. Druga ciekawa sprawa na temat Arkany to fakt, że dostępne są jedynie w wersji z automatyczną skrzynią biegów. Aktualnie jeżdżąc po trójmiejskich, no nie najrówniejszych drogach, można ocenić bardzo pozytywnie zawieszenie, które może nie jest wybitnie miękkie, ale bardzo sprężyste i zapewniające spory komfort jazdy. Układ kierowniczy jest dosyć bezpośredni, zakończony bardzo fajną kierownicą o takim mięsistym charakterze. No, troszkę jak we wspomnianych wcześniej modelach marki BMW. Cennik Arkany zaczyna się od 111 tysięcy. Prezentowany egzemplarz cały czas mieści się w granicach poniżej 150, mimo że jest to topowa wersja wyposażenia. Jak na samochód o sportowym charakterze, może brakuje tu delikatnie przyspieszenia, ale dwusprzęgłowa skrzynia biegów działa bardzo płynnie i zapewnia szybką reakcję na gaz. Stylistyka wnętrza robi równie dobre wrażenie, co wygląd zewnętrzny auta. Zwłaszcza w wersji RS Line, gdzie pełno znajdziemy karbonowych wstawek na desce rozdzielczej czy drzwiach i estetyczną skórzaną tapicerkę połączoną z Alcantarą. Nadwozie typu coupé zapewnia nie tylko niepowtarzalny design, ale również świetne właściwości aerodynamiczne. To w połączeniu z wygłuszeniem kabiny sprawia, że samochodem w trasie podróżuje się bardzo komfortowo i przede wszystkim cicho. A co Wy sądzicie o nadwoziu typu SUV coupé? Co sądzicie o Arkanie? Dajcie znać w komentarzach, subskrybujcie kanał, wypatrujcie kolejnych odcinków. Do zobaczenia!